A na koniec temat oświaty. Do 25 marca w szkołach i przedszkolach w całym kraju będzie trwać akcja referendalna. Wszyscy pracownicy będą odpowiadać na pytanie, czy w razie niespełnionego żądania dotyczącego podwyżki wynagrodzenia o 1000 zł są za przeprowadzeniem strajku. Co ważne, ma się on rozpocząć 8 kwietnia, czyli na 2 dni przed egzaminem gimnazjalnym. Czy do niego dojdzie? Czas pokaże. Tymczasem głos oddaliśmy mieszkańcom. Zobaczcie Państwo, co mieli do powiedzenia w tej właśnie sprawie. Jeżeli uważają, że słusznie, że należy im się więcej, jak to przysłowie brzmi, abyś cudze dzieci bawił. I to nie jest życzenie dobroci. Także myślę, że należy im się. 1000 zł więcej, o to walczą. No, aż tyle to nie bardzo. No ja te podwyżki na raz nie dostaję w pracy. 1-2 zł, to wszystko, co ja dostaję. Ale jak nauczyciel zarabia, wezmę 2000-2300 zł. Ja pracowałam w szkole, to znam kartę nauczyciela. Tyle nie zarabia. To jest taki zawód, który wymaga gdzieś tam poświęcenia, ponieważ to nie jest lekka praca. Każda mama wie, że dzieci nie zawsze są łatwe, nie zawsze są lekkie, a nauczyciele tych dzieci nie mają parę, tylko tych dzieci jest troszeczkę sporo w tych klasach. I za tą cierpliwość i za to, co wkładają, nauczyciele, którzy wkładają serce, powinni sobie też coś wywalczyć dla siebie. Tak jest moje zdanie. 1000 zł, o to postulują. Nie orientuję się, ile nauczyciele zarabiają w tym momencie, także nie wiem, ale każda praca powinna być doceniona. Także może niekoniecznie 1000, bo na polskie realia to jest bardzo dużo, ale jednak coś się należy, że tak powiem. Skoro mamy za wychowywanie dzieci dostają więcej pieniążków, to nauczyciele, nie oszukujmy się, też w jakiś sposób wychowują dzieci, więc też się im coś należy. Powinien rząd pomóc tym naszym nauczycielom, bo z tego, co obserwuję w domu, mam siostrę nauczycielkę, to nie ma życia rodzinnego, bo cały czas robi jakieś rozliczenia, jakieś nowe testy, cały czas jest pod presją. Pracuje jeszcze w domu. Tak, jest pod presją taką właśnie, że cały czas ją sprawdzają, musi się cały czas wykazywać. To nie są te czasy, kiedy się przychodziło do szkoły, kiedy było pani nauczycielka, a może dzisiaj nie zrobimy sobie jakiegoś sprawdzianu, pójdziemy na spacer, taka fajna pogoda. Kiedyś tak można było zabajerować, no nie? Teraz to jest chyba niemożliwe, takich goni program. 1000 zł, o to walczą. 1000 zł więcej do wypłaty. Wie pani co, jeżeli nauczyciel będzie pracował w szkole 6 godzin, dwie niech sobie pracuje w domu, oczywiście niech ma 1500. Pewne grupy społeczne powinny w tym kraju zarabiać. Lekarz, nauczyciel, prawnik, no i może tam jeszcze ktoś. Na pewno te osoby, które nas leczą, uczą i o nas dbają. Jak najbardziej popieram. Wychowują dzieciaki, się męczą z tego tytułu, no to powinni zarabiać więcej i tyle. Dziękuję bardzo. O 1000 zł walczą. O 1000? Nie przesadzajmy, ale niech będzie. Ale jak stażysta ma 1800 na rękę? Niech będzie, tak, niech będzie. Okej. Okay. Bardzo dobrze, wielki czas. Niech ich szanują. Tak samo i kolejarzy niech szanują, bo kiedyś kolejarzom mówiliśmy, dzień dobry. Wszystkich niech szanują, coś są wykształceni, a nie chłota nami rządzi. Nie jestem stąd, jestem z Niemczech. No, także nie interesuje mnie to. No ale to ile to u was w Niemczech zarabiają nauczyciele? Dobrze? 4000 euro? Mhm. No. To trochę. No, więcej chyba niż tutaj. No, dużo więcej. Mi się wydaje, że edukacja jest bardzo ważna, także powinni dostać tyle, ile zasłużyli po studiach. I przede wszystkim wykształcają też dzieci, nie? To jest ważne. To jest nasza przyszłość. Moje zdanie jest takie, że powinni. Jestem za. Popieram to. No. 1000 zł więcej jak najbardziej. Jak najbardziej. Myślę, że termin jest zły. Egzaminy to tak nie bardzo. Aha, to może właśnie najlepszy termin właśnie do tego. No jeżeli nie zaburzą egzaminów uczniom, to nie ma problemu. Ale... Może zaburzą właśnie. No właśnie, jak uczniowie mają później powtarzać egzaminy, to trochę nie bardzo. Znaczy powtarzać, no po prostu będą przesunięte w czasie, tak mi się wydaje. To też niedobrze dla uczni. Już się stresują, już mają termin, a później co? Czyli co, zły pomysł? Zły pomysł. Mogą strajkować, ale myślę, że tak, żeby uczniowie nie ucierpieli na tym, tak? No. Okej, okay. A poza tym? 1000 zł więcej? Należy im się? Wie pani co, nie wiem jakie mają płace, także nie wiem za bardzo, czy mi się należy, czy nie. Aczkolwiek wiem, że oni też muszą dużo w domu pracować, tak? To nie jest tak, że tylko w pracy, tylko w szkole. Jeszcze w domu sprawdziane i te sprawy, no więc no. Aczkolwiek znowuż mają mniej godzin na etat, tak?
niż normalnie w pracy, więc no ciężko powiedzieć. Mam akurat córkę, no i nauczyciele potem się wycofują, nie? Jeżeli nie ma tego wynagrodzenia, tego takiego dobrego, no to potem od razu jest automatycznie spadek nauczania, nie? I na tym cierpią dzieci. No. Czyli powinni zarabiać więcej? Myślę, że tak. Słusznie, że strajkują, bo takie pensje, jakie oni dostają, po prostu to jest no, nieporozumienie chyba, tak delikatnie rzecz mówiąc, nie? Także popieram jak najbardziej. 1000 zł więcej? Przynajmniej, przynajmniej. To jednak jest odpowiedzialna praca. Bardzo odpowiedzialna ze względu na to, że nasze dzieci się uczą, nie? A tak nie mają nauczyciele żadnej motywacji. Żadnej motywacji i to tak wydaje nam się, że jest słusznie i bardzo dobrze i niech strajkują, aż wywalczą.